Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też Was witam. Mąż stoi dzisiaj za kamerą, a ja pokażę Wam przepis. Piekę tutaj dzisiaj takie ciasto keksowe z brzoskwiniami i kruszonką. No i od razu nagram, pokażę Wam przepis, jak u nas to tutaj się wykonuje. Masło, miękkie masło trafia do makutry. Tutaj musi być makutra, powinna być w zasadzie makutra, bo jednak ciasta ucierane mają całkiem inny smak jak te z miksera. No mikser to już jest taka nowoczesność. I u mnie zawsze pamiętam, jak było ciasto ucierane właśnie w makutrze. Babcia siadała tu, dokładnie w tym miejscu na krześle. Przed sobą stawiała taboret, na taborecie makutrę między kolanami i ucierała wszelkiego rodzaju babki, serniki, ciasta. To była funkcja babci. Na dzisiaj tutaj ja ucieram. Masło z cukrem, wszystkie składniki i proporcje będziecie mieć podane w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i tam się wszystko pojawi. Na samym początku ucieram masło z cukrem na taką gładką, jednolitą masę. Troszkę to potrwa, także widzimy się, jak ja już tutaj utrę. Lekko nie jest, ale warto. Teraz, jak już jest to tak wstępnie tutaj trochę utarte, dodaję cukier waniliowy, esencję rumową, jedną łyżeczkę i będę dodawać po jednym jajku, aż do wyrobienia całej tutaj porcji jajek. Stopniowo po jednym, aż do całkowitego wyrobienia i uzyskania takiej, można powiedzieć, jednolitej masy, bo to tutaj jest ważne, istotne, aby ta masa była jednolita i gładka. Jest utarte na gładką masę i teraz dodaję proszek do pieczenia. Łyżkę miodu. Miód nada takiego fajnego smaku tutaj dla tego ciasta, keksa, bo to można upiec w formie keksa, można upiec w formie ciasta. Będę osobiście tutaj robiła w formie ciasta. I teraz do tego mąka ziemniaczana, ale wszystko będę przesiewać. Tutaj ważne jest właśnie, aby przesiać, żeby napowietrzyć tą mąkę, napuszyć, no i uniknąć ewentualnych niespodzianek w mąkach, bo to też jest istotne. Teraz będzie się to wszystko bardzo ładnie łączyło. Makutra nie jest za duża, ale tutaj akuratnie do tej ilości mi w zupełności wystarczy, także nie potrzeba mi tutaj sięgać po większą. I stopniowo będę tutaj przesiewać mąkę, mieszać aż do całkowitego wyrobienia wszystkiej mąki, wymieszania, utarcia. Teraz zobaczcie, z upływem dodawania mąki, jaka robi się jednolita, gładka konsystencja tej masy, tego ciasta. I gotowe. I teraz wałek, pałkę, czy jak to nazwać, zamienię sobie na szpatułę. Będzie mi tutaj wygodniej wszystko mieszać. Taką pałkę zawsze, jak byłam dzieckiem, oblizywałam. Mama z babcią mówiły: nie oblizuj pałki, bo będziesz miała męża łysego. A jakoś Adziu nie jest łysy. I teraz do tego dodaję łyżeczkę pigwy drobno zmielonej. Jeżeli nie macie pigwy, to nie jest koniecznością, ale pigwa, ona podkręci tutaj smak, nada takiego fajnego, intensywnego posmaku. Bakalie. Bakalie tak naprawdę, jakie już dacie i ile tylko chcecie, tu już
Wszystko zależy od Waszej fantazji, po prostu co jest w domu, można tutaj wsypać. Fajnie się sprawdzają też śliwki suszone. Akurat nie posiadam na stanie, także zadowolę się rodzynkami, żurawiną i orzechami, bo orzechy są podstawą tutaj w tym cieście keksowym. One nadają ciastu chrupkości. No i orzechy niezmielone na drobno, troszeczkę tylko przekruszone. Fajnie później to wygląda, jak są właśnie takie większe kawałki. Chrupią. Jeden jeszcze uciekł. I teraz to dokładnie połączę. Zapach się tutaj unosi z tej pigwy i z esencji rumowej, taki dosyć intensywny. I przełożę to teraz na blaszkę. Blaszkę podam tam Wam też wymiary w opisie. Blaszka wyłożona papierem pergaminowym. Troszeczkę ją tutaj sobie masłem przesmarowałam, żeby mi się później bardzo ładnie to odkleiło. Teraz tutaj całość w blaszce sobie wyrównam i wstawię to do piekarnika nagrzanego w 180 stopniach góra-dół na jakieś takie 20 do pół godziny. Po tym czasie wyjmę ciasto i pokażę Wam, co dalej z tym ciastem robić, jak z nim postępować. W międzyczasie, jak ciasto się piecze, to zrobię kruszonkę, mąka, miękkie masło, cukier. No i teraz trzeba to tutaj wstępnie posiekać, siekać nożem po to, aby napowietrzyć tą kruszonkę. Jeżeli ją się od razu zagniecie, to ona będzie sprawiała takie wrażenie twardej, ciężkiej, a siekanie tutaj, ono będzie tą mąkę napowietrzać. Mimo że ona jest już przesiana, to jednak tutaj siekanie daje bardzo duży taki efekt i później w rezultacie na koniec jest ona taka delikatna, chrupiąca. Wstępnie wysiekałam kruszonkę nożem, a teraz dopieszczam ją rękoma, zduszam i rozkruszam, zduszam i rozkruszam. To nadaje właściwej konsystencji kruszonki, ale myślę, że większość z Was wie, jak ją tutaj zrobić. A kto nie wie, to tutaj właśnie mówię, najpierw istotne jest, aby ją przesiekać nożem, posiekać, napowietrzyć, a teraz rękoma zgniatać i rozkruszać. I tak do momentu uzyskania właśnie takich grudeczek. Minęło pół godziny i teraz wyciągam ciasto. Ono jest jeszcze, zobaczcie, rzadkie. Jeszcze tutaj będzie się piekło, ale teraz w tym momencie układam sobie brzoskwinie na wierzchu. Brzoskwinie oczywiście moje, które sama w lecie robiłam. Część moich, część możesz kupionych. Pokazać jeszcze raz, jak to rzadkie ciasto wygląda. Dlaczego? No bo nie wiem, czy zdążyłem pokazać. Myślę, że zdążyłeś. Zobaczcie. O, takie troszeczkę tutaj jeszcze się rusza. Nie wiem, czy to było widać. Mąż tutaj nie zdążył pokazać. Kontuzjowany, biedny, z jedną ręką, także no jest trochę ciężko na pewno. Ale daje radę. Daje radę. No nie masz raczej wyjścia. I teraz kruszonka. Na wierzch posypuję obficie kruszonką. Dlatego dopiero teraz, nie od razu, bo ona by się wtopiła w to ciasto keksowe. Możecie również dać od razu, wtedy to ciasto przejdzie tą kruszonką i będzie takie pomieszane. Jednak tutaj bardziej mi się sprawdza i bardziej mi odpowiada kruszonka na wierzchu. O,
I gotowe. Niż właśnie taka utopiona w cieście. I placek, ciasto keksowe ląduje dalej w piekarniku. Upieczone, przestudzone i teraz wyciągane. Piekło się dokładnie godzinę i 10 minut. Tutaj trzeba sprawdzać sobie patyczkiem, bo każdy piekarnik inaczej piecze, mimo że nastawi się na tą temperaturę 180 stopni, to jednak te piekarniki jakoś tak nierówno pieką. I teraz przekroimy. Pokażę Wam, jak to ciasto wygląda w środku. Ono jest delikatne, mięciutkie. Pachnie tutaj niesamowicie. Mimo kataru czuję. Jeszcze wychodzi para z niego. Ale takie cieplutkie jest najsmaczniejsze, najlepsze. O, tu, chodź. I teraz zobaczcie, jak ono wygląda w środku. Tutaj jest kolor taki typowy dla keksa. Są bakalie. Tutaj na wierzchu są brzoskwinie posypane kruszonką. I całość jest taką fajną, fajną... Trzymaj to, bo nie nadążasz. Nie nadążasz? Dobrze. No to już teraz mam nadzieję, że nadążasz. Tak. Całość tutaj jest taką fajnym komponentem. Fajnie to się sprawdza i fajnie smakuje. Także no polecam Wam tutaj upiec. To nie jest dużo roboty, nie jest trudno. Stopień trudności wykonania takiego ciasta średni. Nie jest to ciasto trudne. No najtrudniej jest utrzeć masło z cukrem. Trzeba włożyć troszeczkę siły, troszkę energii i przede wszystkim chęci. Czas wykonania ciasta około godzinkę, zanim utrzemy. Później ono się podpieka te pół godziny. Trzeba zrobić kruszonkę, ale naprawdę warto. Ciasto jest niewyszukane, nie jest bardzo drogie. Największy chyba koszt to są bakalie, ale ciasto się sprawdza na świątecznym stole, także polecam tutaj takie ciasto zrobić. Jeszcze podam Wam kolejne przepisy, na pewno będzie przepis na przepyszne orzechowe ciasteczka, które rozpływają się w ustach, znikają w zaskakującym tempie. Na pewno będzie na miodownik z zapiekanymi orzechami w miodzie. Także co mi się uda, to jeszcze Wam tutaj podam. Może jakieś jeszcze mięso na taki świąteczny stół, ale to zobaczymy, na ile mi czas pozwoli. Na dzień dzisiejszy życzę Wam takiego wyciszenia, odpowiedniego przeżywania, przygotowania się do świąt. Przede wszystkim no, nie atakowania drugiej osoby, bo tutaj chodzi o wyciszenie, o skupienie, a nie o to, żeby gdzieś pokazywać swoją drugą twarz. Szykujemy się do świąt, pielęgnujemy tradycje, a z tyłu gdzieś tam wbijamy nóż, sączymy jad i to już nie jest takie no, po naszemu. To by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam dużo radości, uśmiechu. No i cóż, trzymajcie się, do następnego.